jeszcze pospać. Właśnie przyszedł ten moment rozpoczęcia roku szkolnego. Stoisz przed szkołą i widzisz, że przed tobą 179 dni nauki. Widzisz swoich ziomków, z którymi nie gadałaś przez dwa miechy. Cześć! W sumie nie wiesz, jak się zachować. Cześć, co tam u ciebie? Stresujesz się? No, trochę. Ja też. Dowiedzmy się, skąd ten stres. Przepraszam. Robimy ankietę uliczną. Jak uczniowie czują się przed powrotem do szkoły? Pyta się pan, jak ja się czuję? Ja już 7 lat poświęciłam na ten zakład karny zwany podstawówką. I co mi z tego wyszło? Ja 2 godziny dziennie poświęcam na same dojazdy. Ja sobie tam życie marnuję, rozumie pan? Wie pan, ile to jest? 103 dni w ciągu roku. Tyle zajmują mi same dojazdy. 3 miesiące wycięte z życia. Nie mówiąc już o niepotrzebnych lekcjach, nauce do kartkówek i sprawdzianów, tych pracach domowych. Ja mam tego serdecznie dosyć. A wie pan, co jest najgorsze? Że nauczyciele oczekują, że ja będę pamiętać wszystko, czego się nauczyłam przez te 7 lat. Jak ja nawet nie wiem, co ja jadłam wczoraj na śniadanie. Mam już tego dość. A przepraszam, a ty jak się czujesz idąc do szkoły? Co za pytanie, jak ja się czuję? Myśli pan, że ja chcę tu iść? W ogóle nie, to jest jakaś masakra. Proszę pana, to jest jakaś... Nie, ja tutaj nie wytrzymam długo. Nie, nie wytrzymam. W ogóle czemu pan to nagrywa? Stres występuje najczęściej u tych starszych uczniów. Oni doświadczyli, jakim horrorem jest szkoła. Ci młodsi? No cóż. Hurra, w końcu szkoła! Dobra, chodźmy może. No. Licealiści to zupełnie inna bajka. Z jednej strony wiedzą, że liceum to nie przelewki i nauki jest dużo, dużo więcej. Ale z drugiej strony myślą sobie, że ja się niby stresuję. Mordzia, weź daj spokój. Przecież skoro przetrwałam pierwszą klasę, no to z drugą będzie łatwiej, co nie? Niestety są w błędzie. Statystycznie to właśnie w drugiej klasie najwięcej osób nie zdaje do następnej klasy. Że co? Każdy uczeń inaczej przeżywa rozpoczęcie roku. Jedni mają koszmary. Tak, proszę pani. Nie pamiętam. Nie pamiętam, jaki jest ten wzór. Nie, nie, proszę. Nie, tylko nie pała. Nie. A drudzy przez ostatnie dni wakacji żyją kompletowaniem wyprawki szkolnej, przygotowywaniem biurka czy doborem odpowiedniego outfitu. Nasza rada? Zawsze sprawdzajcie tkieł ubrania, żeby nie zbłaźnić się pierwszego dnia w szkole. Bo taka wpadka jak łata czy plama na spodniach pozostanie do końca szkoły. Inside joke'em twojej klasy. Plan lekcji to kolejna zmora każdego ucznia. Niektórzy preferują plan późniejszy, żeby dłużej pospać. Inni wolą plan wcześniejszy, żeby wcześniej wrócić do domu. Halo! Mamo! Mamo! Mario, małaś! Przestań się drzeć, ja mam na późniejszą godzinę i chcę jeszcze spać! Mamo, czy ty wrzuciłaś moją szarą bluzę do prania? Bo nie mogę jej znaleźć u mnie w pokoju. Hania! Karnij się. Nie krzycz tak. To, że ty masz na rano, to nie znaczy, że cały dom musisz na nogi stawiać. Wsadziłaś moją szarą bluzę do prania? Nie mam pojęcia, pilnuj swoich rzeczy. A ósmoklasiści zawsze przeżywają największy szok, gdy po raz pierwszy widzą swój plan lekcji. Widziałaś ten plan lekcji? Codziennie kończymy o 16:30. Ja nie wiem, jak ja to wytrzymam. O nie, jeszcze na 8. Nasza rada? Skupcie się na pozytywach, mimo że jest ich niewiele. Takich jak możliwość nauki nowych rzeczy, poznawanie ciekawych lektur, czy uczestnictwo w interesujących zajęciach. Serio? A licealista? Wiadomo, że i tak w planie najwięcej będzie miał przedmiotów, których nie lubi. Poza tym, jego plan i tak zmieni się po tygodniu, więc nie ma co się przyzwyczajać. Nasza rada? Dostosuj się do zmieniających się okoliczności i bądź elastyczny oraz gotowy na zmianę. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego, jak zaczyna się ten najgorszy dzień w życiu każdego ucznia. Dzień powrotu do szkoły. Z doświadczenia wiemy, że trening wczesnego wstawania kilka dni przed rozpoczęciem roku to bzdura. Nastawienie 50 budzików to bzdura. A jedyny pewny budzik, którego niestety nie da się wyłączyć, to twoi starzy.
Amelka, wstawaj, bo się spóźnisz do szkoły. Wstawaj. Już. Amelka. Lidia. Chodź, dziecko. Wstań. Rane, wstań. Ogarnij się i się szykuj do szkoły. Jak już wstaniesz, to zapewne twoim jedynym marzeniem będzie powrót do łóżka. Ale pod żadnym pozorem nie możesz tego zrobić. Musisz znaleźć jakoś motywację. Dam radę, lubię szkołę. Lubię szkołę, dam radę, dam radę. Motywuj się w domu, motywuj się w szkole ze znajomymi. Lubię pana od biologii, lubię pana od biologii, lubię pana od biologii. Kocham szkołę, kocham fizykę, kocham szkołę, kocham pana. Nasza rada. Znajdź sobie grupę wsparcia. Taka grupa wsparcia może pomagać ci w rozwiązywaniu problemów, w nauce. Przecież ja mam starszą siostrę, mogę do niej zadzwonić i zgarnąć wszystkie zeszyty sprawdzianej kartki. No to jeszcze tego nie zrobiłaś, no dzwoń! Czekajcie. Halo, Hania, bo jest taka sprawa. Mogę od ciebie twoje stare zeszyty, sprawdziane kartkówki? Wiesz, ty tego nie potrzebujesz, więc możesz dać mi. Jest stówy? Chyba ci coś boli. Ciebie boli. A to dajesz kasę, a to mi nie jeszcze czy coś. No dobra, dobra. Ha. Ej, jest problem. Jaki? Musimy się zrzucić, bo Hania powiedziała, że weźmie tylko za kasę. W sensie nam odda tylko za kasę. Ile chce? Nie chcesz wiedzieć. Często przy powrocie do szkoły obawiamy się nauczycieli. Bo niektórym nauczycielom w zeszłym roku szkolnym za dobrą ocenę na koniec roku za dużo obiecaliśmy. Proszę pani, niech pani poczeka. Ja rozumiem, że trochę zawaliłam ten ostatni sprawdzian, ale ja pani obiecuję, że ja w przyszłym roku wszystko dokładnie poprawię. Mogę napisać ten sprawdzian jeszcze do tego kartkówkę. Ja wszystko zrobię, tylko żeby pani mi wpisała tą trójkę. Błagam, błagam, błagam. No dobrze, trzymam cię za słowo. W przyszłym roku, ale zaraz na początku, piszesz ten sprawdzian. Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję. Dlatego radzimy, aby takich nauczycieli unikać lub zmienić się nie do poznania. Tak, glow up to nie tylko lepszy wygląd, ale przede wszystkim kamuflaż. Kordaszewska? Żeby nauczyciele sobie nie przypomnieli, co im naobiecywaliśmy. Kordaszewska? Yo no sé qué persona es Kordaszewska. Yo soy una estudiante de España y esta escuela es mi nueva escuela. Sí, esta escuela es... To jest koleżanka moja, bo ona przyleciała tu z wymiany z Hiszpanii. Sí, sí, de España, sí, estoy de España. Tak, tak. Okay. No, wie, tak, tak, wie pani. Nowa jest, mi się tak zobacz. Okej, okay, skoro tak mówisz, ale cóż za uderzające podobieństwo. W szkole nawet takie błahostki jak gdzie i z kim siądę w klasie generują dużo nerwów. Mogę z tobą usiąść? Zajęte! Nasza rada? Lepiej zrobić 10 wdechów, niż pokłócić się z kolegami. Powrót do szkolnej rutyny może zająć nawet kilka tygodni, więc bądź cierpliwy i wyrozumiały dla siebie. Jaka? Czemu nie odbierz? No tak, nowy rok szkolny trzeba pisać. No. Mogę? Tak, jasne. Możesz. Amelka, ty musisz się wziąć do roboty. Jest koniec semestru, a ty masz masę sprawdzianów do poprawienia. Ale mamo, no ja potrzebuję czasu. No ja muszę się wdrożyć w ten klimat szkolny, żeby to wszystko zrobić. A ja wiesz, no tak po wakacjach... Amelka, no to... jest koniec semestru. Jakiego czasu? Nie ma czasu. Trzeba pracować. No, mamo, przestań. Jak jesteś licealistą, to zapomnij o wdrażaniu się. Nie ma, że przyjdziesz sobie do szkoły i sobie odpoczywasz. Musisz od razu zabrać się za robotę, bo inaczej będziesz miał zaległości. Pamiętaj o rodzicach. Oni zawsze mogą ci pomóc w organizacji czasu, motywacji czy radzeniu sobie z presją. Mamo, mogę ci zająć chwilę? No pewnie, chodź. Co tam się dzieje?
Mamo, bo ja dalej nie rozumiem tego zadania. Ono jest strasznie trudne. Nie wiem, o co tu chodzi. No ale dziecko, czego ty nie rozumiesz? Przecież tu wszystko masz wytłumaczone. Masz przeprowadzone, jak to zadanie policzyć, a na końcu działu zawsze masz podsumowanie. A czekaj, czekaj. A może ty cały czas masz problemy z tabliczką mnożenia? No niestety. Na rodziców trzeba bardzo uważać. Nie, już wiem, widzę, mogę to rozwiązać. Licealiści radzą sobie inaczej. Doświadczenie im podpowiada, że najlepszym doradcą w kwestiach edukacji są nowe technologie. Cześć, czy pomożesz mi w napisaniu wypracowania? Okej, co chciałabyś, żeby było w tym wypracowaniu? Chciałabym, aby wypracowanie było charakterystyką pana Tadeusza. Jasne. Pan Tadeusz to główny bohater lektury Baladyna. Jest to postać tragiczna. Jego siostra Alina razem z bratem księdzem Robakiem przekonują go do zorganizowania zjazdu na Litwie. W sumie brzmi sensownie. Po co się w ogóle uczyć? Nasza rada? Pamiętaj, możesz korzystać z technologii, ale z umiarem. I pamiętajcie, trzeba znaleźć równowagę między nauką i relaksem. No, szkoła jest niby ważna, przynajmniej tak wam wmawiają, ale relaks jest równie ważny, prawda? Prawda. No właśnie. I oglądajcie też koniecznie odcinek Ulenki z nami, bo będzie się tam działo. Dokładnie, muszę to zobaczyć. Pa! Pa!